Działa, działa. Dobra. Teraz pytanie, jak mnie słychać, jak mnie widać? YouTube slash live. Jak to widać, jak to słychać? Muszę sobie porównanie zrobić. Dobra. YouTube slash mikroeby slash live. Dobra. Dobra, 3, 2, 1. Ciutkę głośniej mikrofon, albo ciutkę ciszej audio względem tego. Dobra, powinno być. To już się przełączam zaraz. Jeszcze zmianę sceny ogarnę. Bo jak zwykle opóźniony sobie poradzę bez niego. Wyślij. O, jak przykro. Właśnie przed chwilą odszedł jakiś typ z Discorda. Pewnego. O, jak przykro. Aż mi się smutno nie zrobiło. Dobra. Już zaraz zaczynamy. Przełącz mnie na streama. Ja za chwilę kamerkę jeszcze odpalę. Tak gubię się we własnych słowach znowu. Nice. Dobra, może zacznę tak trochę na poważniej. Jako iż gdyż, że trochę tu poogarniałem. Czarno na białym. Witam, witam. Dobra, przyłączę scenę na taką, jaką ogarnąłem ostatnio. Ta nawet mi pykła. I odpalam pierwszą bitewkę. Ja w tym czasie szybko przeloguję się na pewne konto, nie chcę symulacyjnych. Albo... Zacznijmy od zależnościowych, zobaczymy jak mi idzie. Dobra. Ja tu jeszcze patrzę, co tu się dzieje. Bo chcę mieć na podglądzie. Na podglądzie widzieć, ile osób ogląda i takie rzeczy. Pierwszy raz prowadzę live'a z OBS-a z Watandera. Pierwszy raz od bardzo dawna. I od bardzo dawna pierwszy raz na żywo. To będzie ciężki live. Telefon do ładowania muszę podłączyć, zapomniałem. Dobrze, mam ładowarkę przy biurku. Nawet do kompa podłączę, będzie łatwiej. Mapa, dobra, mapy kojarzę. Japonia, bądź jakaś inna. Najważniejsze, że są japońskie budynki, które częściowo da się niszczyć, częściowo nie. Dobra. Położyłem telefon na plusie. Brawo. Jest 2 mod. Najpierw. Jeszcze, że mam lekko grę za głośno względem mnie, ale co tam? I sobie lekko ściszę względem siebie. Ja już na 8 siedzę. Na początku na tych sprawkach siedziałem na 30, teraz na 8. Jakoś to wygląda nawet. Że zapomniałem, że nie mam żadnego tego mierzenia odległości na miejsca. To normalny typ bitew. To te realistyczne. Takie fajne.
Dobra, niech rodzice byłyby szybciej. Albo szybciej. Teraz długo będę jechał w stronę punktu. Jezu, gubię się cały czas, nie mogę złapać słowa przez tą godzinę i ogólnie. Nie wiem, coś mnie dzisiaj tak złapało. Aj, na IC2 nie mam optyki. Jakoś nie powiększę za dużo. T30. Czy to jest groźny przeciwnik? T30 nie, ale T28 owszem. Tiger 2 ewidentnie jest groźnym przeciwnikiem. Dobra, nie przebiłem się ewidentnie. Nie widzisz mnie. Chyba nie widzi mnie, co? Mój. A, czyli tam jest. W smoku. Gdzieś się cofnę. Pewnie gdzieś T28. Celuje we mnie gdzieś. Ta może być, bo ja też strasznie cicho dzisiaj mówię. Minus 0 decybela, nie wchodzę w przestrzeń, nie wchodzę i mam mikrofon źle ułożony względem siebie. Teraz powinno być o wiele lepiej. Teraz mam praktycznie, nie wiem czy to na nagraniu widać, mam mikrofon praktycznie przy sobie. My favorite joke. Ale samobój. Wyszłem, że też drugi. O, centaurem. Też fajny czołg. No i od razu lepiej. No, różnica powinna być. Ale tak w tych słuchawkach zdaje mi się, że głośno mówię, a jak z kimś nie gadam, będzie się za dużo niżej, to cicho mówię. Tak, L2. Przy tym dziale to będzie ciężko. Musiałbym objechać. T28 to nawet się nie bawię z nim. To już sam dopiero mógłbym się coś pobawić. Auć. T26 będzie moją tarczą? Nie, nie będzie. Dobra, niech jedzie, niech jedzie. Ten mnie tutaj nie powinien chwycić. Kuźwa. Tym czołgiem jeszcze nie umiem jeździć i strzelać. To nie pancer czwórka. Celowany we mnie? We mnie. Kuźwa. Strasznie niski mam czołg. Patrzcie, jak we mnie celuje. Ten niemiecki, amerykański niszczyciel na W. Dobra, tego się nawet nie przebije. Ech, te 30, już pamiętam co to było. Dobra, się rozkręcę szybko i będzie lepiej. Rozkręcę się niczym skrzynie wisie. Skrzynie biegów, która podobno była dosyć wadliwa, z tego co pamiętam. Dobra, czyli tu mam pod B na starym ustawieniu. Boli mnie, że nie mam pod myszką mierzenia odległości automatycznego i podświetlania celownika. Tu.
Szybki tenis, 34. No to chyba tak na zręcznościowych jest szybki. Bo tych realistycznych? Nie. Tak, na realistycznych nie jest taki szybki. Co? Kto coś ode mnie na Discordzie chce teraz? O, kurczę, szkoda trochę tej Gera 2 będzie, jeśli wybuchnie. Bo obra nie było problemu. O, jak on szybko wjeżdżał, obraca. Ty, tu był czołg nasz, Centurion. Trochę się głupio też nie tyłem wystawiam, ale co tam? Chodzi gdzieś te 30. Tutaj nie ma szans od przodu przebić. Tak samo te 28, które właśnie oddało niecelny strzał w kierunku mojego sojusznika. I się wycofuję. Tu jeździ Tiger 2. Ten T-34 będzie mnie zaraz mocno bolał. Koniec, przegraliśmy. Nie przyjęliśmy punktu. Cóż, YouTube coś mi pokazuje, że się transmisja psuła. A w zasadzie się psuje, bo mam ustawione na 10 tysięcy, a miałem na 9 optymalnie. Wieczorem miało być 8. Dam na 8500. Powinno być rada. Zastosuj, ok. Nie będę gubił tych klatek aż tak. Jezu. Ach, to boję. Myślę, że tego nie użyć, ale nie dopóki nie wyrobię sobie skilla znowu. Ogólnie chyba fajnie mi wyszedł ten... Fajnie jest z tym overlayem. Lepiej niż kiedyś. Na tą mapę przebicie będzie się liczyło, bo... Odemszał. Chciałem zmienić szybko punkt odrodzenia, ale dobrze mnie losło. Siema gapa. Nawet bardzo dobrze mnie losło, jeśli chodzi o punkt odrodzenia. Szkoda, że to nie są te realistyczne, to tutaj bym miał ogromne szanse i jestem drugim. Albo jak to woli... Czekaj, dwa to było Adin. Nie pamiętam jak... No, można go nazwać Stalin Adin. Z rosyjskiego. Jak Tiger. Is 2 mod. No. Tylko do końca zbadany chyba. Na mnie Tiger 2 pcha. Znowu nie będziesz pchał? Dobra, nie pcha. 3 czołgi, tak? Wo, 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 wo. Jak wjechał ten liftem? Doskonale. Dobra, nie dobijamy flagów. Pierwsza zasada. Halo, Dingo. Halo, nie dingaj. Bo jego zniszcz. Asu, tam go zdobiło. Chciałem bez dobijania mogłem dobijać. A, bo my walczymy tylko o ten punkt.
Wyczuwam lekkie spadki FPS-ów przez ilość graczy i przez to, że obciążyłem wszystko na karcie. Pozycji nie uderza nigdy dwa razy w to samo miejsce. To jest fajna zasada w Thunderze. Przynajmniej tak słyszałem. Ten będzie nas objeżdżał, ten też będzie objeżdżał. Tam był. Tu zaraz wyjedzie. Genialnie. Cofamy. Ładujemy. To są moi drogi test. Teraz się kierowo ustawiłem. Bo jakby ktoś podjechał tak jak teraz, podjeżdża, to może mnie przebić one tapem. Nawet dwóch podjeżdża. T40. Co to będzie? Tiger 2. Nie lubię, nie polecam. Tu jeszcze jeden średniak, on... Z tymi średnimi są problemy zawsze. Widzę, że czat mi się zepsuł, bo mi cofa wiadomości zamiast mi pokazywać. Jest... Auć. Wolałem w mikrofon. Dobra. 60 stabilne FPS-ów, 64, ładniutko. To gramy na filmowych, więc... A zniszczy niszczyciela, ha? Nie lubię tutaj podjeżdżać już. Panther 2, ciekawe czy tu celuje. On nie, ale T29. Jednak Panther 2 był łakomym kąskiem, bo jego mogłem przebić i on stanowił zagrożenie, bo do kogoś już celował. Kto się mocno kampi, jak widzę na mapie. Dokładnie w tym punkcie, ale go dobił średniak. Nie, to jest nawet lekki chyba. Nie, to jest lekki. Tak, to jest lekki. Nie wiem, jaki ten czołg ma pancerz. Nie pamiętam. To będzie starcie tytanów. Dobra, strzelił. Pytanie, który to strzelił? Po ilości widzę tam trzy czołgi na oko. Właśnie dwa i jeden miał w zamutku wyjechać. Więc podziękuję. Strzelają po mnie. Ten ogień to chyba tylko po to, żeby nam FPS-y spadły. Czemu nie mam... Aha, nie mam automatycznego cofania? Nie mam automatycznego cofania. Ty, objeżdżają nas. Nas nie mogło objechać. Nie, tam czołg ciężki trzyma, tego niszczyciela też trzymają. Tu są dwa. Fajnie, że mam karabin, sobie przypomniałem. No właśnie, ktoś zniszczył niszczyciela. Halo, nie celuj mi. Ty, co jest? Aha. Aha. No ja bardzo lubię sobie utrudniać rozgrywkę. Dobrze, patrzę na mapę. Tu już mam problem ewidentnie. Trzech przeciwników.
będę musiał przyjąć, ugościć moim działem 4 przeciwników. Będę wdzięczny, jak spad się podjedzie. Coś na plecy mi ktoś coś zaraz wiedzie. Nie lubię takich sytuacji. Szanuję. Dobra. Jadą bomby na mnie? Nie. Ale na bardziej przydatny czołg. Co jest? Dziękuję bardzo, dolna płyta. W takich momentach cieszę się, że gram na zręcznościowych, bo łatwy kill wpada. O, drugi? O, drugi. Daj mi tylko oj, chyba też to widzi. Oj, chyba go nie ma. Nie wychylać się, głupio. Gdzieś za budynkiem stoi? Nie. Gdzieś tu. Iszczy? Of mordę. Powiedz, czy zamek działa. Poszedł, nie poszedł, nawet zamek działa. To ten iszczy jest ewidentnym problemem, bo od przodu go nie przebije. Nieważne, ile bym farta użył. Nawet Tiger 2 się cofa. Ale misja wykonana. Tak się wczułem, że nawet nie patrzyłem, ile czasu do końca zostało. Czwarte miejsce w drużynie, exp mnie nie obchodzi. Wybawicie czołgów X1. Dobra. Niech z czasem dobrze staje. Ty, fajnie, że bot mi na złym kanale pewnego serwera robi. Ciekawe, jak z babkami wykorzystujemy. Ło, 10 babek w górę. No to jednak, jednak coś tam żyje. Widzę, znowu coś. Klatki gubię. No, 15-17% zgubionych klatek. Bywało gorzej. To 34. Ciekawy jestem, jak to na YouTubie widać. Ten napis mi kojarzy tak trochę niewyraźnie. Kamerkę też słabo widać. No ale jeszcze spoko. Dużo Niemców strasznie. Strasznie dużo Niemców, jakby dostali jakiegoś znowu tego. Znowu boosta, a nie nerfa. Ale mnie nie podbiło. Drifcik czołgiem zawsze spoko. Ale mi FPS spadły. O Jezu, na tej mapie to... A. 4 razy live odpalony w tle. Czemu mi FPS spadają? Dodatkowe 1080p do przetworzenia.
Te 28 podziękujemy. O, jest 2. O, ja chyba się wystraszył. Jak ten T-44, no to... czołg, którego się trochę boją. Bo taki trochę nieprzebijalny się zdarza. Chyba, ale z góry jest strasznie przebijalny. Jeśli o to chodzi. Tak patrzę, tego nie przebije w ogóle. Od przodu tego nie przebije na pewno. Już SM2 będę miał z tym problem, a mówimy tu o T-44, która ma o wiele mniejszą penetrację. 165, a to było 100, no 200, a na tych pociskach innych to jeszcze więcej. No te duskie ciągi to takie mech, powiedzmy. One są dobre, jak jest ich parę. Tiger, typu... Ruska moc! Lingo! Ło! Wow. To też było bliskie. Temu Tiger... Nasuwam się te 20? Nasuwam się te 20 jak nic. Chociaż nie, bo tam nie góra zasłania. Mam 20 prędzej. Nie wiem, przez... my się strzelam przez most, czy co? Jeszcze o tyle i... No. Ostrzał z dział przeciwczołgowych... Nie przeciwczołgowych... No, ogólnie ostrzał z armat. Jak nubem, to nubem dla swojego. Uhuhuhuhu. To było bliskie spotkanie przed ciężką czwórką. Gdzie on strzelił? O. Co jest? What? Czy ja dobrze widzę? War Thunder i nakładanie zniszczeń. Jeśli nie zostało nałożone? Pełne, a dostałem w pomiędzy i się takie wybrzuszenie jakby powstało. Które widać tylko... Dobra, nieważne. Czy oni są w teamie? 7. 7 z kim jest? I z 2. Bardzo możliwe. Druga przegrana. To było easy. To na pewno idzie do komplikacji.
No, pelotka tam siedzi. Tu miałem gdzieś na zielono podświetlone. Tia, zielono podświetlone, nie wiem, w tym miejscu. No, widziałem, gdzie strzeliłem. Przynajmniej trafiłem w czołg. Szkoda, że bez efektów. Ciekawe jest, jaki te... T-28 ma pancerz. Gdzie ona jest? T-95. To jest T-70. Czyli to jest czołg premium pewnie. T-28 ma jak? Podgląd. Pancerz. Dolny pancerz. Jakby od góry, od dołu się odchylił. Boczny jest bardzo fajny do przebijania i tylni. Ale przed niego nie ma bata. Jeszcze jest walenie po hełmie. Po tego. Po... A, po hełmie ja to nazywałem zawsze. No to trzeba idealnie się wstrzelić. Amerykanie, ich porypane projekty, a ten P... Czym to się różni? A. Jakby za wiele się nie różni, tylko no, większy pancerz. Pewnie większy zapas amunicji przy okazji. No i nice. Znowu na czerwono. Co tym razem nie pasuje? No, przy 17% cały czas zgubionych klatek. Bardzo dobrze. Poczekaj, jak daleko to sięga? Strasznie wysoko ta kamerka sięga. A, dobra. Mapa pod nowo... Jaki? Noworosyjsk. Tak? Noworosyjsk? Znaczy nie wierzę. Pod Noworosyjsk mapa. Noworosyjski? Fajna mapa. Szczęście tą mapę lubię akurat, ale to... W deszczu jeszcze na niej nie grałem chyba. No, pantery typu A. Ach, panterka. Nie lubię tego czołgu. Ło! Dlatego lubię te 44, nieważne jakbym zepsuł i tak podjadę. Ogólnie lubię te czołgi typu te. Przyjemnie się nimi gra. Tylko szkoda, że działa zawsze są trochę mech. Ale się to zepsuł. No to mają punkcję przez to, że nie trafiłem. Chyba, że ktoś trafił. Ło, te 34,85 jak poleciał. I się pali. Niezbyt ciekawy dla niego. O. Już chyba się spalił z tego co widzę. Uhuhu. Nice. Wychyli się. Wychyli się zaraz, bo jest łakomy na kile. O?
A to cofienie nic nie powoduje. Fajnie, że on jest takim papierem, że zostawili mu ten pancerz z tyłu jeszcze dodatkowo. O kurczę. Albo się odbiło. Stoi skampiony. A jest po strzale. Nie przebiło. Przebiło. O Jezu, jak go przebiło. O kurczę. Lucky shot znowu. Gdzie on był? On był gdzieś tu. O tu. Tam był Tiger 1. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, i że tu jest Chińczyk. O, jak Tiger. Kolejny czołg, z którym od przodu nie mam szans walczyć. To zniszczymy ci gąskę. Żeby ci ktoś od boku dojechał. No co tam? A zaraz ci drugą zniszczymy, żeby cię zdenerwować. O, coś miałem na zielono. Nie, wolę drugą gąskę. Denerwowanie ludzi. Ups. Oj, biedny. Wcelowany. Ryzyk. Ops. Nie siadło. Tego trzeba w końcu zastrzelować. I nawet cel nie został uszkodzony. Uhuhu. Weź go w końcu zniszcz. Asysta to jest na Tigerze. Tak. Czyli jedyny problem to ten. Czy ja tam widzę czołg? Widzę Isa drugiego, ale to jest mniej ważne. Cel nie został uszkodzony, no się nie dziwię. Ryzyk? Uhuhu. Lecą bomby na tą miejscówkę. Ach, standardzik. Rosyjski bias, no. To mi się podoba. 15 sekund napraw. Ja sobie posprawdzę, co się dzieje na świecie. Ta. Dzięki. Już myślałem, że kolejny. Ty. Nie za daleko? No. I tak trzeba to w końcu zastrzelować, że ten J-Tiger mnie już denerwuje. Jak Tiger. Ja bym mu tą gąskę tylko zniszczył, to mnie interesuje. O! Zieleń. Nie trafiłem. Gąska mnie interesuje w tym czołgu. O, i S2 tam jest. W tej pozycji S2 jest mało groźny, szczerze. Z takiego powodu, że całą wieżę widać. O, i działo mu zniszczyłem prawie. Mocno uszkodzone. Uuu, ruszył się tamten. Całkowicie o nim zapomniałem teraz. Ale dobrze, że się ruszy, bo mam teraz dostęp do Isa drugiego. O, mam czoło. Myślałem, że mam maskowanie jakieś. Przeczytane wiadomości. Co tam się dzieje?
Dobra. Czyli podjeżdżają już pod nas, czyli teraz będzie dobijanie zaraz. Ratownie by było, gdybym zawsze z ciebie samolot, teraz nawet się nie mogę tak bawić. Teraz każda pestka się liczy załadowana. Ja przejadę. Nie chcę sfailować. Chyba nie widzę typa. Teraz tutaj wjechać. Tak trochę po Januszu. Co jest? Czemu cię to nie zniszczyło? Przecież to... Mogłem strzelać pod wieżyczkę, ale no nie miałem pewności, że nie dingnie. W zasadzie miałem pewność, że dingnie. No. Ach, dałoby sekundę więcej, to bym miał jeszcze killa. Dwa killa, może jeden. Na pewno asysta. Jest wdrożenie siódme. Ty, mam dwa killa. Nawet nie wiem kiedy. Coś podpaliłem, coś zniszczyłem? Nie, chyba. Jak z tymi stoją? Można użyć przez jeden dzień, można użyć przez jeden dzień. Nie, ważne przez dwa dni, ważne przez... Nie dałem się już. Odświeżę sobie live'a, co tam? Chcę jechać do miasta, to będzie fajniejszy IS-2. Tylko pod warunkiem, że się... Znowu to zrobiłem. Pytanie, czy kogoś znowu tak zabiję, bo kiedyś mi się zdarzyło już tak zabić. Tego linia maszynota. Co to mamy? O, zgadłem, linia maszynota. Ja tak się śmiałem, bo tak mi zawsze ta mapa wyglądała. To nie dobrze, że fortyfikacje były praktycznie przy każdym mieście. Jest twierdza na końcu miasta, a w miasteczkach są to takie pseudo twierdze. Pojedziemy standardowo. Fajne obroty, fajniutkie. Nie wierzę, że ktoś tam się schował. Jak leci. Tam widziałem nasz, a ten nas będzie objeżdżał. Przecież nie, oni dopiero wjeżdżają. Tu po lewej nie powinno nikogo być, bo nasz jechał. Tu po prawej czystka i tu już muszę uważać.
No, to jest bliskie spotkanie z M26. Co jest? Nie wiem, czemu zdaje mi się, że ktoś zaraz zacznie się przejmować i oni nas w klasie wezmą. Doskonale to przeczułem. Jak tu jest przeciwnik, to oni nas w klasie biorą. 48. Spoko, spoko. Tu! To jest simple jak nic. Daj mi czas, daj mi czas. Ja on z tej strony mi chce wyjechać. Tam jest mój, dobra. Czy ktoś najpierw strzeli w mojego? Nie fajne myślę, nic. Ale no. O, w mordę. Dobra, pomógł mi. Ty nie widzę typa. Muszę szerzej wyjechać. Dingo coś. Co to dingo ode mnie? Albo lepiej. A, ten ma gąskę. W zasadzie resztki zniszczone. Ten karabin mi się przydał naprawić. Teraz tam wyjadł od tyłu i tyle. Ja mam dobre przeczucie od wyjeżdżania do tyłu. Tu powinien być, skoro go nie ma, to jedzie na punkt C przejmować. A ja właśnie sam pos... Cofaj, cofaj, sam tego nie wybronisz. Dawaj, 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 dawaj. Na pewno tu podjadą. No, taktycznie jest takie kampienie, ale dobra. Płoń. Gaj na czas, gaj na czas, gaj na czas, jedź, 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 jedź. Dobra, dingo. Fajnie. Fajne bombki, podobają mi się. Może na choinkę je powiesisz? Albo lepiej nie. To się jest Istramat. Jestem zadowolony, bo udało mi się tu jakimś cudem wyprowadzić na prostą. Nie wiem, czy killa zrobiłem tym drugim, ale na tym pierwszym na pewno siadło. No, nie przyjmiemy już, to jest kolejna przegrana. Ale ładnie siadło.
Ten jak Tiger, gdyby szybciej zaczął tego drifta robić, no to by weszło mu jak nic. No co przyjmują. I to duża ilość czołgów z tego co widzę. No, Tiger 2. Idealne miejsce na kampę, zapomniałem o nim. Ma nas... No, idealnie trafił. Oflankować go? Całkowicie, jest to możliwe? Mech, nie udało się. Mech, mech, mech. Mech, mech, mech. O, dostałem skrzynkę. Co, kolejny kluczyk jakiś? Czy skrzynka? Nie. O, hajs. Hajs się przyda. Dziękuję. Hajs zawsze się przydaje. To może trochę polatajmy jeszcze. No, coś zbadanego? Co badam obecnie w samolotach? Lotnictwo. O, bombowy za. Znaczy, nawet wiem czemu. Ja. Su-2 się nie przyda. Znaczy Su-2, sobie co powiem, miał rakiety któryś. Albo nie? Ty to łak? Ta. Nie, jakiś taki. Ten też miał rakiety. No kurczę, no ja chcę samolot z rakietami. Tak ładnie będę mógł kosić czołgi. No, skończył się bonusik. No, komendki robią, ale mi się nie chce dzisiaj. Jak się bawić, to się bawić. Już nie, mi się przyda zwykła jednak. Na ziemne to nie. Przecież ten burzący jest akurat zabawny na samolot, ale to szczegół. Co to było? Za japońskie dźwięki. Chyba na radiu coś. Nie chcę niewidzialny używać, bo potem cały czas jej używam na tych. Na... Jak to się nazywa? Na realistycznych? Ona jest trochę jak na realistyczne.
Nie wiem, typu latać na joysticku, ale na joysticku latam na realistycznych i tak średnio daję radę. Na realistycznych się tak lata. I make. W razie niczym się to nie różni, ale to mam większy pole manewru. Nie, w paszczę właśnie nie pcham. Leciał ktoś ze mną? O, za blisko. No, tak za blisko. Chcę podać sobie tym. Tak sobie postrzelam na random fire. Ładnie, ładnie lata. A, dwa silniki mi zniszczył. Dlatego odlatujesz. Miałby to sens. Zgaduję, że nie zdąży wrócić do bazy, co nie? W teorii... W teorii to jest nasze lotnisko, podwozie, klapy bojowe... Klapy normalnie bym wysunął. No, gdybym miał klapy. Bo jak sobie hamulce, prawda? Dobra, tak się wyhamowuje profesjonal. Ciężko się nim coś nie steruje. Powiem 300 metrów. 300 to trochę za dużo. To będzie lądowanie. Panie i panowie, mogą być małe turbulencje. Lądowanie nie powiodło się. Lądowanie. Będę działkiem przeciwlotniczym. Tak jakby jestem lekko uszkodzony. W powietrzu mnie zespić, czy normalnie? O nie, nie lubię tak startować. Około 4000 metry, bądź 2000 chociaż.
Ja się zwa... 400 metrów minimum. No dawaj, dawaj, dawaj. No ładniutko. No i nie muszę latać, tylko mogę sobie porzucać po prostu. Już leci sam za mną. Nie zdążę tego zrzucić, co nie? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chociaż? Nie, za późno. Może jedno dobrze walnie. Ta jedna dobrze trafiła. Tu już mam po dwóch silnikach, prawda? Amerykańcy. Szybko poszło, szybko. Najładniej. To w pilota rozwaliłem, albo tym się poddał. Jeden... Jak to powiedzieć? Ruski wjazd sam siebie rozwalił. Misja nieudana, no standard już. Misja nieudana, no standard już. No dobrze wiedzieć, że mi się odpalało w tle. O. Co chcę badać? Czy ty masz rakiety?
Ty masz rakiety, chcecie badać? Czy wy macie rakiety i chcę was badać? To jest lepsze. To będzie lepsze. Aha. No to będzie ciekawe. No ale tego już na tym live'ie nie będzie. Bo ja w tym momencie kończę live'a. No i do zobaczenia na następnym. I na wynikach ogłoszeń konkursu. Tak więc, cześć. Tak.